Dzień dobry. Onet Rano, wiem, Beata Tadla, kłaniam się nisko. Coś wam przeczytam na początek. Do coming outów w środowisku artystycznym i sporcie już przywykliśmy. W polskim biznesie to jednak ciągle temat tabu. Wywołujemy go do tablicy, bo różnorodność, którą firmy coraz odważniej realizują, oznacza otwartość na innych, także pod względem orientacji i tożsamości płciowej. Przykładem są nasze bohaterki, to liderki, które głośno mówią w pracy, że są lesbijkami. Tak się zaczyna artykuł w najnowszym Forbesie, a 3 z tych 5 okładkowych bohaterek teraz ze mną na kanapie naszej onetowo-ranowej, rannej. No w środku artykułu jest was więcej. Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektor operacyjna w grupie Capital Park. Dzień dobry. Agnieszka Kulikowska, członkini zarządu Michael Page Polska. Dzień dobry. I Joanna Pastor, menadżerka Accenture. Dzień dobry. Marzę o świecie, w którym ani taka okładka, ani taki artykuł, ani nawet taka rozmowa nie miałyby racji bytu, bo orientacja seksualna po prostu nie byłaby dla nikogo zagadnieniem. No ale świat taki nie jest, jeszcze nie jest, tak? A my żyjemy na dodatek w kraju, który jest najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej. Więc chciałabym was tak po kolei może zapytać o wasze motywacje. Po co ten okładkowy coming out i ile wcześniej tych mniejszych coming outów musiało się wydarzyć? Kto zaczyna? Kinga, zaczynaj. Ja zaczynam. Od mojej prawej. No, coming outy to jest właśnie coś, z czym się mierzymy właściwie permanentnie i ciągle. Myślę, że ten artykuł może pomoże, że właśnie nie będziemy musiały tego robić. Mm-hmm. No bo siłą rzeczy za każdym razem kogoś spotykamy i pojawia się temat, co robisz w weekend albo z kim wyjeżdżasz na wakacje, no to on się jakby wchodzi w rozmowę i musimy znowu stawić temu czoła. Natomiast ja szczerze powiem, że poza tam jednym epizodem w moim życiu, gdzie byłam szantażowana przez mojego pracownika, to przeszło to dość sprawnie. Natomiast jest to oczywiście zagadnienie i nie obnoszę się z tym, że tak powiem, każdego dnia. Więc właśnie mówimy o tym, żeby nie było mowy o seksualności. My nie rozmawiamy o seksualności w ogóle. My po prostu rozmawiamy o swoim życiu. I to tylko o to chodzi. Natomiast po co to robimy? Robimy to przede wszystkim dla dziewczyn z małych miast, dla dziewczyn i chłopców, którzy żyją i się boją wyjść, że tak powiem, z szafy, jak to nazywamy, czyli po prostu powiedzieć swoim rodzicom, bo to jest największe wyzwanie, czasami powiedzieć swoim dzieciom, to jest dopiero trudność, i po prostu zmierzyć się z tym, a potem powiedzieć jeszcze wszystkim innym i normalnie funkcjonować w pracy. Tak, No właśnie, dlaczego ty się obnosisz? No właśnie. Oczywiście obnoszę się to w cudzysłów, bo takie często też sformułowanie pewnie... Nie, ale to jest świetne w ogóle intro, bo ja się właśnie obnoszę dlatego, żeby dla wszystkich było jasne, że oczywiście ja się nie obnoszę. Ja robię tylko i wyłącznie to, co moi heteroseksualni koledzy i koleżanki robią w pracy codziennie. Opowiadam o moim życiu, opowiadam o moim związku. Gdybym miała dzieci, opowiadałabym o moich dzieciach. I tak jak noszenie obrączki, czy fakt, że ktoś ma na biurku zdjęcie swojej rodziny, swojej żony, swojego męża, nie jest w żaden sposób obnoszeniem się z seksualnością, jest po prostu mówieniu o sobie w sposób autentyczny i naturalny. My tylko i wyłącznie tego chcemy. A szczególnie teraz, kiedy widzimy przez pandemię, bardzo się zmieniły paradygmaty w ogóle pracy, tak? To znaczy, to kiedyś mówiliśmy o work-life balance, tak? Teraz mówimy bardziej o work-life integration, tak? Coraz trudniej jest oddzielić dom od biura i to jest dobre, bo to też zmienia paradygmaty w ogóle dobrego zarządzania. Dobre zarządzanie musi być autentyczne. Nie można być dobrym menedżerem, dobrym szefem, dobrą liderką, nie będąc autentycznym, nie dzieląc się sobą tak w 100%. I to dlatego ta różnorodność i ta autentyczność i bycie sobą, my mówimy o tym, że bring your whole self to work. Być sobą w pracy. Być sobą w pracy. Tak, całą sobą w pracy jest tak niesamowicie ważne dla firmy. A dla ciebie, twoja motywacja? Moja motywacja, znaczy absolutnie podzielam to wszystko, co powiedziały wcześniej koleżanki i w tym moja partnerka życiowa, Joanna, bo to też chciałam dokonać tego typu coming outu tutaj na antenie. Dla mnie był bardzo ważny też... w firmach też... innych pracowników, tak? Tak. Ze sobą?
Nie. Moja firma zajmuje się rekrutacją, Asi firma zajmuje się konsultingiem i operacjami na poziomie międzynarodowym. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, dla mnie był bardzo ważny ten kontekst biznesowy, bo wiele coming outów już było i oby ich było coraz więcej w świecie artystycznym, w świecie mediów, czy w świecie sportowców i sportowczyń, czy sportsmenek. Natomiast jeżeli chodzi o świat biznesowy, było ich zdecydowanie mniej. Więc po pierwsze chcemy pokazać, że to jest normalny temat, że coming outu należy tak i powinno się dokonywać, żeby przestało to być tematem tabu. Ponadto ważną dla nas kwestią, myślę, że nie tylko dla mnie, tak, była kwestia tego, żeby słowo lesbijka zaczęło być normalniej kojarzone, bo słowo gej już jest odmieniane tak. Przez wszystkie przypadki, nie jest słowem wulgarnym. Żeby nie towarzyszyło temu słowu jeszcze coś konotacja. Z mowy ciała, czy tembru głosu w stylu tak. Lesbijka. Lesbijka tak. Albo jakaś konotacja erotyczna, tak. Bo taka tak. Często bywa. To jest normalne słowo i też chcemy właśnie w ten sposób je odczarować. Dlatego idea była taka, żeby właśnie 5 kobiet lesbijek było na tej okładce. My mówimy o wspieraniu całej społeczności LGBT+, ale żeby to właśnie były lesbijki. Ale czekamy też na kolejne coming outy też, jak powiedziała Bianka, kolegów. Chciałabym okładkę Forbesa z chłopakami. Tak, z chłopakami, tak jest. To może zachęta, żeby się odważyli. Ja tylko, jeśli tylko mogę dodać właśnie do tego, że dlaczego dla nas było tak ważne, żeby właśnie to słowo lesbijka wybrzmiało, bo doświadczenia kobiet nieheteronormatywnych są unikalne, tak jak doświadczenia mężczyzn nieheteronormatywnych. I dlatego, kiedy... To porozmawiamy o tych, o tych doświadczeniach. Kinga zresztą już zaczęła. Historia tego szantażu jest w artykule Forbesa. Opowiedzcie o tym, jak, czy odczuwałyście w pracy, że wasza orientacja seksualna jest dla kogokolwiek jakimś problemem. I powołam się na badania, które też są tutaj przytaczane. Jak wynika z danych Fundacji LGBT Business Forum, 46% osób LGBT+ ma doświadczenia związane z dyskryminacją w pracy, a 4% mówi wręcz o przemocy fizycznej. Kinga, o co chodziło z tym szantażem? A to taki epizod, kiedy parę lat temu jeszcze byłam dyrektorem generalnym firmy Call Center Poland i jeden z moich pracowników się ze mną umówił, chciał się ze mną spotkać poza biurem i najpierw mi właśnie powiedział, że powinnam uważać, że wszyscy wiedzą, że to Kraków, małe miasto. Małe. No tak, ale że w głowie. Że no, konserwatywne i że ja po prostu wszyscy wiedzą, a to nie będzie dobre. No i przy okazji chciałby porozmawiać o swoim wynagrodzeniu. I to było tak. Aha. Po prostu w jednym worku, podane w taki sposób, że właśnie nie do końca rozumiałam, o czym jest to spotkanie. A co tak on naprawdę? Myślał, że ciebie spotka, jeżeli się no, wszyscy myślę, dowiedzą? To jednak były lata początkowe, 2000, to nie, chyba 98 rok nawet, to jeszcze wcześniej. I myślę, że wtedy to spotykało w Polsce dużo bardziej, taka homofobia była przyzwolona. Dzisiaj to się zmienia radykalnie, myślę, że też... Pewnie na dole bardziej niż na górze, prawda? Tak, na pewno. I o tym też porozmawiamy, ale chciałabym o wasze też doświadczenia zapytać. Jasne, to znaczy ja akurat właśnie zawsze mówię, że moje historie coming outu, ja nie mam jakichś takich bardzo drastycznych historii. I jeżeli chodzi też o coming out firmowy, tak naprawdę to nie był coming out, bo ja byłam wyoutowana od pierwszego dnia. Mhm. Tak, ja wiedziałam, dołączając do Accenture, dołączam do firmy, gdzie różnorodność, inkluzja są tematami, do których się podchodzi poważnie. Dostałam też szansę stworzenia naszej lokalnej sieci LGBT, mimo że oczywiście struktury globalne już istniały w 2016. Więc tutaj zawsze ja też jestem świadoma, że oczywiście to jest przywilej jednak pracować w takim miejscu i dużo osób jakby tego przywileju nie ma. Ale właśnie, nie zawsze tak się dzieje, więc zastanawiam się, czy to opowiedzenie o swojej orientacji na wstępie już na przykład przy rozmowie o pracę, chociaż to brzmi absurdalnie, bo przecież nikt heteronormatywny tego robić nie musi. Czy to może twoim zdaniem zamknąć ścieżkę kariery? Myślę, że w niektórych firmach by mogło. I dlatego ja też myślę, że ten taki, to co my nazywamy korpoaktywizmem, tak? To znaczy właśnie, że mówmy o orientacji, o tożsamości w pracy, jest tak ważne. To znaczy, że w dużych firmach, właśnie korporacjach, to pewnie nie, bo one sobie nie mogą na coś takiego pozwolić, ale w małym polskim biznesie, w hurtowni gdzieś tam, to już pewnie tak. Mhm. Agnieszko, jeszcze tak, bo twoje to chętnie, doświadczenie. Tak, chętnie opowiem o mojej historii takiego
coming outu mimochodem, bo ja się wcale nie zamierzałam outować na ostatnim etapie mojej rozmowy rekrutacyjnej do mojej obecnej firmy, tak, lat temu 15, kiedy dyrektor regionalny zapytał mnie na koniec, w ramach small talku, tak na początku, czy mam dziewczynę, czy chłopaka. A ja w ogóle nie wiedziałam, dlaczego on mnie pyta. Sądziłam, że być może dużo ryzykuję, jeżeli powiem, że chłopaka, no to postąpię wbrew sobie, bo nie miałam chłopaka. Jeżeli powiem, że dziewczynę, być może stracę szansę na pracę. A więc wypaliłam, wtedy myślałam parę sekund, powiedziałam, że mam dziewczynę. Czy wy macie z tym jakiś problem? Mhm. I on powiedział, że absolutnie nie, oczywiście, że nie, tylko nie chciał zakładać, że ja muszę być hetero. Więc pokazuje to, jak inaczej mentalnościowo, na innym poziomie, przynajmniej wtedy my wszyscy byliśmy, w rozumieniu, że teraz, że dla mnie to jest przykład tego, że można już od pierwszego kontaktu pokazać komuś, że firma jest inkluzywna, jest tak stawia na inkluzję i że każdy może znaleźć w niej swoje miejsce. No właśnie, ten proces nabywania umiejętności zarządzania różnorodnością, tej inkluzywności, o której mówicie, to jest waszym zdaniem zbyt długi proces, za długo to się toczy, czy jednak te zmiany, i to nie chodzi tylko o zmiany sloganów gdzieś w kodeksach czy w systemie wartości, nie tylko hasła, ale to, co się w głowach dzieje tych, którzy zarządzają, jak to wygląda i jak te zmiany się odbywają, waszym zdaniem? To może tylko ja zacznę już. Na pewno dzieje się bardzo dużo i myślę, że to, z czego my jesteśmy dumne, czy część z nas, takich właśnie korpo aktywistek, tak działających na rzecz społeczności LGBT+, to jest to, że my działamy nie tylko na rzecz tej społeczności, ale również na rzecz kobiet na przykład i innych grup tak zwanych zagrożonych wykluczeniem, czy nie mającej takiej dominującej narracji, tak, jaką mają na przykład mężczyźni w firmach. Więc my działamy szeroko i widzimy, że naprawdę dużo pod tym kątem się zmienia. To nie są tylko i wyłącznie slogany. Pod kątem naszej społeczności to, co jest bardzo ważne, to jest to, że firmy, korporacje, ale też firmy, które są inkluzywne, stały się takimi bastionami, takimi bezpiecznymi przystaniami. Tutaj właśnie osoby z naszej społeczności mogą czuć się wspierane. Bo kobieta musi przebić taki podwójny szklany sufit, o którym zresztą mówicie w tym artykule, bo nie dość, tak, że kobieta w biznesie, to jeszcze kobieta nie hetero. No tak, i tutaj właśnie mówimy o tym podwójnym wykluczeniu często, tak, że z jednej strony właśnie kobieta, z drugiej strony lesbijka i stąd też bardzo często kobiety, to jest też moje doświadczenie, że kobiety nieheteronormatywne outują się ogólnie mniej, bo po prostu nie chcą sobie dokładać tego kolejnego jakby poziomu wykluczenia. Mm-hmm. Chciałabym zapytać, czy waszym zdaniem zmiany, to porzucanie stereotypów zachodziłyby szybciej, gdybyśmy mieli też władzę LGBT+ friendly i taką legislację otwartą bardziej, że gdyby, nie wiem, z ust najważniejszych polityków nie padały słowa, tak, o ideologii, a nie ludziach, to czy my byśmy szybciej umieli społecznie To na pewno, zresztą to zastrasza społeczeństwo LGBT, szczególnie w małych miastach. Mamy gminy wolne od LGBT. Co to w ogóle znaczy? Chciałabym zrozumieć, czy ich się wtedy zamyka gdzieś, czy rozstrzeliwuje, czy jakie są w ogóle procedury. Więc, jesteśmy wszędzie, jesteśmy częścią społeczeństwa. Więc absolutnie tak, ta narracja jest agresywna i myślę, że ona robi ogromną szkodę. Ale paradoksalnie wahadło działa w przeciwnym kierunku i czym bardziej tam ta narracja jest agresywna wśród polityków, tym bardziej ludzie, nazwijmy to otwarci, chcą się jej przeciwstawić i tym bardziej nas wystawiają na światło dzienne i wspierają. Tak jest z różnymi innymi procesami, z aborcją, z in vitro, tak, dokładnie. Że na dole się buntują, procesy zachodzą szybciej. Tak. I piękne jest to, że na przykład jak widzimy te wszystkie platformy, na przykład firmowe, nie tylko firmowe, i te setki tysięcy ludzi na paradach. Na ostatniej Paradzie Równości w Warszawie było 100 tysięcy osób, mniej więcej, to najczęściej to nie są jakieś przykazy odgórne. To są rzeczy, które budują ludzie z firm własnymi rękami, często w swoim czasie wolnym, bo po prostu chcą, bo to jest coś, w co wierzą. I rzeczywiście im więcej tych negatywnych sygnałów z zewnątrz, tym myślę, jest większa motywacja, żeby właśnie coś zmienić. I całe szczęście. Tak, żeby pokazać, że Polska może być tak różnorodna. Bo jeżeli mogłabym dodać natomiast też troszeczkę więcej optymistycznych statystyk, bo z jednej strony jest ta
tak, no właśnie, była ta nagonka, tak trzeba to nazwać, tak, ona trwała latami. Natomiast ta sytuacja, z którą mam do czynienia teraz, jest taka, że 85% osób w Polsce według sondaży akceptuje osoby LGBT+, to jest raz. 58% jest wręcz za przyznaniem nam prawa do związków partnerskich, 48% za przyznaniem prawa do małżeństwa. Więc innymi słowy, to de facto władza nie nadąża za coraz bardziej postępowym społeczeństwem. Więc może się tak zdarzyć, że to będzie pierwsza kampania wyborcza, w której ten temat nie będzie aż tak mocno obecny, ponieważ władza tych zmian się trochę przestraszy i uzna, że nie będzie już to środowisko nie jest wrogiem, że nie ma co buntować przeciwko niemu. Oby tak się stało, ale ja bym chciała zapytać was o prywatne marzenia. Czy wy prywatnie marzycie o legalnym ślubie w Polsce, o dzieciach? Znaczy uważamy, że regulacja prawna jest niezbędna, jesteśmy takimi samymi obywatelami, płacimy podatki i nie ma żadnego powodu, żebyśmy byli traktowani inaczej. My po prostu prosimy tylko o to, żeby mieć dokładnie te same prawa, co wszyscy. Tak, tak, równe prawa, to nie prosimy ani o specjalne przywileje, równe prawa, oczywiście, niezależnie od tego, czy chcemy mieć dzieci, czy nie, oczywiście. Tak samo jak te same heteronormatywni prawa, też nie zawsze chcą mieć dzieci. Oczywiście, te same prawa, co osoby heteroseksualne. I tak naprawdę ja marzę o świecie, gdzie coming out nie będzie potrzebny i gdzie tak naprawdę tożsamość płciowa czy orientacja seksualna nie będzie cię definiować. Nie będzie mnie definiować, bo mnie jest ważną częścią tego, kim jestem, ale jest tylko jedną z wielu. I naprawdę uważam, że jest bardzo wiele rzeczy we mnie, które są człowieka, ciekawsze. Człowieka, profesjonalistę, a nie po prostu jego kolor skóry, nie wiem, orientację seksualną, wyznanie i pochodzenie. A dla mnie nawet idąc krok dalej, ja bym chciała, żebyśmy wszystkich widzieli jakby tak wielowymiarowo i akceptowali w tej właśnie ich pięknej różnorodności, bo w tym jest wielka siła. Więc my co prawda na razie ślubu, no, że tak powiem, nie zakładałyśmy, natomiast jedna z bohaterek okładki, Maja, wzięła ślub ze swoją żoną, tak? Na Maderze, dokładnie. Tak, więc ona z kolei... Nie jest niestety akceptowane nie jest prawnie to, w Polsce. Oczywiście, nie jest to respektowane prawnie w Polsce, więc na przykład dla takich osób jak ona byłoby wspaniale. No i w ogóle, bo może tu przytoczę też bardzo, myślę, że znaczącą statystykę. Prawie 70% osób LGBT+, w Polsce chciałoby zawrzeć związek małżeński, jeżeli tylko byłoby to możliwe prawnie. Więc to chyba pokazuje właśnie skalę zapotrzebowania. I marzeń. To są tak. Po prostu czasem marzenia i symbolika, ale jakże ważna. No chciałabym jeszcze na koniec was zapytać o jedną rzecz, no ponieważ jesteście przedstawicielkami biznesu, no to chciałabym zapytać o pieniądze. Czy polska gospodarka traci na tym, że jesteśmy w tej niechlubnej czołówce homofobów europejskich. To Agnieszka jest od... Absolutnie tak, tak, oczywiście tak. Absolutnie tak, bo to, co przytoczyłaś, jesteśmy najbardziej homofobicznym krajem w Europie pod kątem prawodawstwa i praktycznego stosowania prawa. Z wyliczeń Open for Business wynika, że tracimy do 9,5 miliarda złotych rocznie na tym, że pewne inwestycje, które mogłyby na polski rynek trafić, nie trafiają, bo firmy patrzą, też inwestorzy patrzą na kwestie respektowania praw i inkluzji. 9,5 miliarda, jeśli nie inne względy, to może te pieniądze nas mogą przekonać. Bardzo wam dziękuję. Kinga Nowakowska, Agnieszka Kulikowska, Joanna Pastor spoglądały z kanapy Onet Rano Wiem, a tutaj spoglądają z okładki najnowszego wydania Forbesa. Zostawiam was wszystkich z refleksją po tych słowach, które usłyszeliście i oczywiście zachęcam do lektury tego artykułu, bardzo ważnego artykułu. Dziękuję serdecznie, dziękuję wam. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy.